Cześć wszystkim, jak się macie? Z tej strony Żuraw.pl. A to oczywiście kolejny odcinek z Wiedźmin 3 Dziki Gon. W międzyczasie, między ostatnim odcinkiem a tym, co teraz jest nagrywane, co teraz nagrywam, wyszedł kolejny patch do Wiedźmina, podważący około 3 GB. Patch o numerze 1.20.22. I ten patch to naprawia różne rzeczy związane głównie z dodatkiem Krew i Wino, ale nie tylko. Między innymi przywrócił płotce ogon. Nie wiem, czy ktoś zauważył, ale w którychś poprzednich odcinkach było widać, że płotka ogona nie ma. Ja dopiero zauważyłem na nagraniu, że płotka ogona nie miała. To wyglądało dosyć komicznie. A my teraz pojedziemy do wioski. I to do tej wioski. Jakoś tak dziwnie pogadać z Henrykiem. Henryk to jest taki, no, jegomość. Który jest naszym kontaktem nilfgaardzkim. Który być może powie nam coś więcej o Cyrilli. Dobra, ale w ogóle zobaczymy, co tu się dzieje, ponieważ gdzieś widziałem. Aha, tu widziałem. Na pewno pojedziemy tam. A po co? Się zapytacie? Otóż, pojedziemy tam dlatego, że tam jest jakieś zadanie. I dlatego właśnie tam pojedziemy. Ale na razie pojedziemy pogadać z Henrykiem. Wyrzezaliśmy bandytów. Co tu się dzieje, ludzie? Słyszałeś o tym? Co ich Nilfgaardczyki do Temerii wysłali? Gadają, że pod Wyzimą całe wioski ospą zarażali, a potem żywcem chorych kroili. O, Jezus. Bogowie im tego nie wybaczą. Oj, raczej nie. Dzień dobry. Niech bogowie mają cię w swojej opiece. Przecie się nie rozerwę. Bratu wyciągnie miecz. Ojciec dzieciom każe odejść precz. Zemrą plony. Ziarno w ziemi skona. Wilcy wylezą z lasu. Trupy rozdziobie wrona. Poeta się tak się stanie i tak będzie. Kiedy ciemność wielka zadejdzie. Stary. Dużo żeście poczwarły. Wiecie, ten tego... Ubili? Czy co chciałeś się mnie zapytać? Coś mi tutaj nie pasuje. Prawo droga, czyli tędy. Skomplikowany ten pathfinding. Tempo, tempo! Tempo, tempo. Wista, wista, jo, jo, jo. Coś tu się działo. Dalej, płotka, dalej! Daleka droga do tego Henryka. Zupełnie inne powietrze.
Tak jakby w gorący dzień wejść do głębokiej piwnicy i ta mgła. Ulala. Nie podoba mi się to. Zapisz grę. Co tam będziesz pierdzielił? Dobra, grę zapisałem. Śnieg tu leży? Dziki gon, czy co to? Się stało. Precz stąd! Trzymaj się ode mnie z daleka, kimkolwiek jesteś! Precz! Spokojnie, już po wszystkim. Co tu się w ogóle dzieje? Tak, po wszystkim. Ale nigdy już nie będzie tak jak drzewiej. Nigdy tego nie zapomnę. Co się w ogóle stało? To jakby dziki gon tu przylazł. Chyba. Bo tu śnieg leży. Szukam człowieka imieniem Hendrik. Mieszka w tej wsi. Chyba już nie. Już nie mieszka. Dopadli go w tamtej chacie. Gdybyście słyszeli te wrzaski, panie. Gdybyście słyszeli, jak człowiek może krzyczeć. Jak może cierpieć. Kto go dopadł? Co się tu stało? Mów po kolei. Zabrali ich. Zabrali wszystkich. No nie wszystkich. Ciebie nie zabrali. Słońce zachodziło, a blask purpurowy był jak krew. Pomyślałem sobie, dziwne, bo nawet żab nie słychać. Przyjechał dziki gon. Elfy z innego wymiaru. Nie wiem, co tam się działo, ale straszne to musiały być rzeczy. Hendrik krzyczał, potem błagał. Na koniec już tylko jęczał. Długo nie zabawili, a wieś zamarzła, jak w środku zimy. Byłeś w tej chacie, jak odjechani? Nie, i nigdy moja noga tam nie postanie. Nigdy. Żegnaj, obyś odnalazł spokój. To duch, tak? Co to było właściwie? Nie widzicie, panie. Się sadło. O, spirytus się przyda do wytwarzania tych.
zamknięte, powiadać. Wszystkie drzwi są zamknięte? Nie. Nie wszystko. Nie splądrowali wsi, nie obrabowali chaty. Po prostu nie byli złodziejami. Po prostu nie było im to potrzebne. Tak myślę. Nie po to tu przyszli. Nie przyszli tutaj rabować, nie przyszli plądrować. Oni tu przyszli po coś innego. Oni tu przyszli po Hendrika, albo nie wiem po co właściwie. Krasnoludzki spirytus. To wygląda, jakby tu ktoś jeszcze przed chwilą był. Cokolwiek stało się z mieszkańcami, stało się to bardzo szybko. No. Szmaragdowy pył. Ciekawe, co robił szmaragdowy pył w jakiejś chacie. Roztwór tęciowy. Woda z sztaba srebra. Woda, wzmocnione drewno. Tam są jakieś bestyjki. Stan gry został zapisany. A co ty tak wolno chodzisz? Przeciążyłeś się już? Nie. To gdzieś daleko coś tam lata. Tu już byłem. Tu jest ta chata na środku. Wejdę czy nie wejdę? Chyba tam mi tylko zostaje. O, tu krwawe ślady. Wokół odcisków stóp ślady lodu. Czyżby? Zbadaj zwłoki. Torturowali go. Może coś przeoczyli. Przeszukam mu kieszenie. Sztywne jak mokre gacie suszone na mrozie. Może coś ukrył w kaftanie. Zaraza, zimny jak lód. Nic tu nie ma. Sprawdzę w butach. W butach schował, nie? Zakrzepła krew. Schował w bucie kluczyk. Gdzieś musi być zamek od tego klucza. Nilfgaardzki łącznik. No i dobrze. Nie możesz gry zapisać w tym momencie. Nawalcie się. I już mogę. Czuję przeciąg. Pod spodem musi być jakieś pomieszczenie.
Chyba powinienem tu posprzątać. Detektyw Geralt. To jest, widzę... Całe podziemne lokum tu było. Przeczytaj. Zaginiona Tamara Stenger, córka krwawego barona. Mogę zostać uprowadzona za jej odnalezienie lub informację o miejscu pobytu. Czeka wysoka nagroda. Mhm. Ciekawe. Coś tu się otworzyło. O, korony nowigradzkie. Zawsze coś. Tam się coś czai. Księga z rachunkami. Zapłata za worek zboża, rachunek za węgiel drzewny. Hendrik przystroił się w piórka handlarza. Jest coś jeszcze. Notatki ukryte między rachunkami. Sprytnie. Prawdziwy Sherlock Holmes z tego Wiedźmina. Ciekawe tytuły notatek. Poszukiwana. Poszukiwana pojawiła się na Skellige, widziano ją też w Nowigradzie. Wygląd niezmieniony, szare włosy, blizna na twarzy. Unika spotkań z ludźmi. Ciri. Pijany wieprz. Tak zwany baron przyjął poszukiwaną w swoim, czy raczej zawłaszczonym sobie kasztelu. Powód nieznany. Porozmawiać z baronem. Konflikt z wiedźmą. Poszukiwana dotarła na bagna, gdzie spotkała wiedźmę. Doszło do konfliktu. Powód nieznany. Odszukać wiedźmę. Porozmawiać z wieśniakami. Wioska Podgaje. Konieczna ostrożność. Ktoś mnie obserwuje. Nie wiem, kto to może być. Niepokojące symptomy. Pies uciekł. Woda w wiadrze zamarzła. Dziwna łuna na niebie. Chłopi mówią, że to zły znak. Ale już fajnie Geraltowi broda odrosła. Nie wiem jak, ale dowiedzieli się, że Hendrik szuka Ciri. Dlatego go torturowali. Spóźniłem się. Jedynym tropem jest baron i jakaś wiedźma. Zaraza. No i nilfgaardzki łącznik się... skończył. Otrzymano 100 punktów doświadczenia. Przeczytaj notatki Hendrika. No to było już. Zaginiona żona. To też było. Mur książkowy odblokowano. Osiągnięcie. Poszukiwany Mikkel. Zadanie zakończone powodzeniem. Znaczy tak nie do końca. Polowanie na czarownicę. Śledź zadanie. Nowe zadanie. Krwawy baron. Fajnie wygląda. W świetle tego kaganka. Oświaty nasz Geralt. Z Rivi. I gdzie jakie mamy zadanka teraz? Śladami Ciri. Dowie się, czy Ciri przybywa na Skellige. Nie, krwawy baron. Polowanie na czarownicę jest następne. Znajdź wiedźmę na własną rękę lub pytaj o nią mieszkańców Podgajów. Na piąte zadanie. Zadanie poboczne. Dzikość serca.
to nic, to musimy lecieć dalej, tylko teraz pytanie. Chociaż nie, włączymy sobie śledzenie, polowanie na czarownicę. Jak ta miejscowa podgaje się nazywa? Tu jest miejscowa podgaje, tak? Ale ja muszę pójść tu. Tylko ciekawe, który to jest kasztel balona, to? To czy to? Nie wiem, ale najpierw tu muszę się udać. Tam jest jakieś zadanko. Chodź, płoteczka, podjedziemy. Hej! No! Co tam siedzi z tą szczulansą bandytą? Zabiję cię! Zabić, okraść drugą zakopa! Żałosne. Dalej. Bandyci. I świetne cię. Ale żeś. Super. Super, tylko miecz mi się tępi. Skoro byście mieli gdzieś tu jakieś krzaki, to my tu macie jakiś obóz, nie? Jakieś ognicho, tylko niestety. A szkoda, że w ten desen. No dobra, pokonaliśmy. Psów znowu tyle? O Jezus, co ich tu tyle? Nie ma się tu co tu dziać? A, muszę w prawo pojechać w sumie. Dobra, muszę tędy. Dobra, jak dojadę do tego miejsca, to się z wami spotkam, żeby nie przedłużać. Hej, hej, tam na bocianim gnieździe jakiś utopiec chyba wisi sobie nad wodą. Fajny glitch. Jednak bugs are everywhere. Dobra, lecimy dalej. Dobra, zanim sobie dojdziemy do tego naszego zleceniodawcy, jakiegoś kupca spotkałem. Czego? Zawsze coś. Może chociaż do naprawienia ma coś sprzętu. No co, chcę sprzedać. Nie mogę? Miecz z Dorian, to bzdet. Bzdet, bzdet. Temerski miecz krótki, no. Tu jest ok. Tu to mamy różne bzdety, których sprzedawać nie trzeba, bo to się zawsze wszystko przydaje. Tu co mogę sprzedać? Książki, ale nikt nie chce kupić. Trofeum z południcy, sprzedać za. Nie będę usuwał. Czy masz jakieś zestawy naprawcze, panie? Nie, a co masz właściwie? Koszula. Koszula to mi nie trzeba. Schemat spodnie myśliwskie. Buty myśliwskie. Schemat kedweńska kurtka.
Chyba coś kupiłem niepotrzebnie. Skeligijska przeszywanica. Buty kawalerzysty. Pancerz ze Spike Rook. Wymagany poziom. Zbroja Siadal to poziom 24. Poziom 7 na kurtka łucznika. Kurtka łowcy nagród. Poziom 8. Spodnie kawalerzysty. Bzdety. Same bzdety, mu coś chciał do naprawiania, ale nic nie masz do naprawiania. Broń 40 do 5 obrażeń. Tu jest 43-53. To ten jeszcze sprzedamy miecz. Ten sobie zostawimy. Schemat kedweńska kurtka. Bywaj. Jak tam nasz pancerz? 86%, 98%, buty 97%, spodnie myśliwskie, jak tam nasz 74% ostrze, 92%. No niestety nie mam nic do naprawiania. Do naprawiania nic nie mam. Ale jest tu osełka. Wzmocnij. Dobra. Lecimy dalej w takim razie. Tu był kupiec. Zawsze coś. Tu nie ma nic. Tam jest młyn. To chyba jesteśmy na redańskiej ziemi, bo tu redańscy żołnierze byli. A tu proszę, Jan Werbun. Tak, to ja. Cicho. No i proszę. Wiedźmin! Jan Werdur, pamiętasz? Ratowałeś mnie przed utopcami. No ratowałem. Wtedy byłem bez grosza przy duszy, a teraz proszę, sakiewka pękata. Mhm, pieniędzmi ludzi z obozu. Zemsta była słodka? Myślałem, że przyszedłeś po nagrodę. I chętnie ci zapłacę, w końcu żeś mnie uratował, bez dwóch zdań. Ale jeśli szukasz guza, to go znajdziesz. Pieniądz nie śmierdzi, dawaj. A proszę, niech się mnoży. No, idź już. Ciekawe, czy mogę kraść. Wiedźmin, druhu! Druhu, druhu, jak przyjdzie do czego, będę musiał was powyżynać, tak? Zobaczymy, czy... A nie, mogę wziąć. Dobrze, no bandyci, sami bandyci. Złe oko. Złe oko, to... Złe oko, ale to nic. Dobra. Nilfgaardzki łącznik nas zwiódł. Gdzie my tu w ogóle jesteśmy? Tu jest jakieś miasto. I to pokaźne miasto. No to teraz gdzie my będziemy szli? Do tej wiedźmy trzeba było iść. Wieś Wrzosowa. Bliżej nie da rady. Tu jest kasztel jakiś. Nieodkryte miejsce, tylko teraz weźcie, dojdźcie do jakiegoś miejsca innego. Drzewo Wisielców. Tu jest sprzedawca. Mi trzeba kogoś, kto mi ekwipunek naprawi. Daleka droga przede mną. Dobra, ja się w tym miejscu z wami żegnam. Dziękuję wam wszystkim za uwagę. Pozdrawiam wszystkich serdecznie. Do zobaczenia i cześć. Pa, pa.